Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku. Księga Joba 5:24. Domostwo jest bardzo ważne. Tak właśnie wyobrażamy sobie zdrową rodzinę i piękny dom. Miejsce, w którym wszystko jest na swoim miejscu, w którym rodzice i dzieci żyją w harmonii i zgodzie. Żadnych trudności, żadnych problemów, żadnych nieporozumień. Prawdopodobnie tak też wyobrażał sobie prawdziwy dom holenderski malarz Vincent van Gogh, żyjący w latach 1853-1890, kiedy malował obraz, który sam nazwał jednym ze swoich najlepszych – Sypialnia Vincenta w Arles z 1888 roku. Widzimy mały pokój, łóżko, szafkę nocną, krzesło, wszystko namalowane w ciepłych i promiennych kolorach. Drewniana podłoga, ściany i proste drewniane meble sprawiają wrażenie spokoju i przytulności. Również van Gogh marzył o harmonijnym życiu rodzinnym, ale spełnienia tego marzenia nigdy nie udało mu się osiągnąć. Być może ty i ja też mamy podobne marzenia. Być może nasze marzenia też się nie spełnią. Nie mamy ładnego mieszkania, ładnego domu. Mieszkamy w obskurnej dzielnicy i mamy uciążliwych sąsiadów. Uciążliwych sąsiadów. Brakuje nam potrzebnych pieniędzy i od dawna nie mamy kochającej nas osoby. Jesteśmy chorzy lub boimy się zachorować, albo boimy się starości. Rzadko kiedy. Wszystko jest idealne i prawie nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Pan Jezus Chrystus mówi jednak o mieszkaniach i o mieszkaniach w domu Ojca. Nie są one marzeniem, ale są rzeczywistością. Obiecał bowiem, że przygotuje nam miejsce w niebie, gdy tam powróci. A potem kontynuuje, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana 14, rozdział 3, werset. Takie domostwo z nim i w nim będzie z pewnością niewyobrażalnie piękne. Tak poznasz, że twój namiot jest spokojny, a gdy sprawdzisz swe mieszkanie, nie znajdziesz braku.